Witam kolegów hodowców. Dziś kilka słów o parowaniu gołąbków, o przygotowaniu do parowania. Bo teraz temat robi się aktualny i powiem koledzy, jak ja to robię u mnie. Generalnie tak, termin parowania planuję na 10, no około 14 lutego. Oczywiście to tam nie wiem, jak weekendy wypadają. Koło 14, może to być 10, może to być 20, zobaczymy, jak pogoda i weekendy i czas pozwoli. Ale tak jakby wszystko jest planowane w tym kierunku. Także wtedy będą parowane gołębie lotowe i rozpłodowe, żeby szło poprzekładać jajka. Ktoś powie, że widział tam kilka parek, które sparowałem. Owszem, mam kilka par sparowanych na moim nowym gołębniku. I też, no różnie to teraz to tam wychodzi z tym parowaniem takim zimowym. Minus taki, że gołąbki tam nieobeznane w celach i tak dalej, więc na inny temat troszkę fakt. W każdym razie wtedy planuję 10-14 luty parować. Jak ja paruję gołąbki? Więc przede wszystkim nastawiam się na to, żeby na rozpłodzie naparować kilka par najlepszych na siebie nałożyć, samczyków, samiczek. I wygląda to w ten sposób, że biorę najlepszego samczyka, czy dwa, trzy najlepsze samczyki, ale jednego z nich i dobieram do niego najlepszą partnerkę, jaką mogę mu dać. Czyli staram się stworzyć jak najlepsze pary spośród wszystkich samcy i samic. No i tak wybieram jedną, drugą, trzecią, czwartą parę. Takich idealnych par, co biorę pod uwagę. Pochodzenie, budowę, wyniki dzieci, wyniki samych gołąbków, które są parowane. Także wszystkie czynniki po kolei są brane pod uwagę. Oko i tak dużo tych czynników jest. Intuicja, no czasami myślę, o coś takiego będzie fajne i to paruje, a coś innego czasami nie. Więc w ten sposób to robię. I powiem tak, uda się mi złożyć kilka takich par, że po prostu fajnych. A później, jak już mam 4, 5, 6 par, to następne pary muszę składać na zasadzie ustępstw. Czyli na przykład, no, chciałbym dać inne oko, ale już nie ma z pochodzeniem, z budową takiej samiczki, która by o danym oku była. Bo tych cech jest dużo, i budowa, i oko, żeby się uzupełniały, i wyniki, i krew, z jakiej się pochodzi, to po prostu tylko tak naprawdę kilka par da się złożyć takich, co mi na 100% odpowiadają, a pozostałe no niestety są składane na zasadach troszkę kompromisu. No, także wybieram najlepsze i doszukuję do niego najlepszej samiczki z tych dostępnych. No a później jak są młode czy jajka, to właśnie tych kilku najlepszych par staram się wychować więcej młodych, przełożyć wręcz jajka, bo mi najbardziej, to jakby uważam je najbardziej za wartościowe. No a niektóre po prostu te mniej wartościowe robią wtedy za mamki i tak to łączę. Czasami złączą się jakieś pary same, mimo usilnych prób połączenia. Niektórych par nie da się ani przeparować, albo ze sobą połączyć. Też się tak czasami dzieje. Zależy nam na jakiejś parze, a później one nam robią psikusa i łączą się i tak po swojemu. Też takie przypadki się u mnie zdarzają, że są przypadkowe połączenia. Jeśli czasami gołąbki dobiorą się w parę w taki sposób, że po zastanowieniu stwierdzam, że to nawet jest fajna, ciekawa para, a sam tego nie wymyśliłem, sam na to nie wpadłem. I takie pary zostawiam i z nich młode zostawiam. No a jeśli, że tak powiem, ta para nie spełnia moich oczekiwań, no to robią za mamki. No i tyle. Tak to jest po prostu u mnie wszystko traktowane. Także tutaj jesteśmy przy samiczkach. Karmię je. Dostały dzisiaj czystą karmę. Mają w pojniku czystą wodę. Nic nie dostają specjalnego, bo raz dziennie karmione, także tak tu sobie, no, mrozy nam zeszły, 2-3 dni postraszyło i znowu jest na plusie,
ta woda to tu stoi drugi dzień. Tu akurat w tym przedziale jest 20 kilka samiczek, a mają 5-litrowy pojnik wody, więc wiadomo, że go w jeden dzień nie wypiją. Jak wypiją, dostaną nową porcję. Akurat karmię jest te akurat na ziemi. W innych przedziałach mam karmiki, a tu akurat nie ma, więc karmię je na ziemi. I co mogę powiedzieć, widać tam na siatce, że gołąbki puszczają puch. Leży puch. Nie wiem, czy to widać, o, świeży puch, który popuszczały. Tak więc widać, że im nic nie brakuje, są zdrowe. Na wolierce też tam widzę puch, także wydaje mi się, że niczego im nie brakuje. O, pouciekały. Znaczy nie są głodne, no. Dostaję porcję jedzonka, a akurat nie do końca im to widać jest potrzebne. To więcej nie dostaną. Ale tak to w tej chwili to wygląda i takie są moje przemyślenia. Na razie czekam jeszcze miesiąc czasu i parujemy, także poprawię trochę karmę. Znaczy poprawię, no cały czas jest karmione, są karmą pierzeniową, więc w sumie nie ma co poprawiać. Po prostu natura zrobi swoje, wiosna się będzie zbliżać, więc te gołąbki same pójdą w pary. Jak przyjdzie trochę słoneczka, takich żwawszych dni, to wręcz je trzeba wtedy opanowywać, żeby one nie szły samice ze sobą się parowały, bo to jest główny problem, że po prostu one później zaczynają się szaleć i ze sobą parować. Co do parowania, to jeszcze zrobię takie parowanko ze 3-dniowe wstępne, żeby sobie wszystko rozpisać, żeby potem wszystko poszło bardziej gładko i bardziej sprawnie. Także to tyle. Pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. Dobry lot.